Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem mamy misję numer 1, także chodźmy i zobaczymy, co nas tam czeka. Także mamy dział informacji wywiadowczych, badania protokołów, centrum treningu VR, zbrojownie i archiwa. No proszę bardzo. W tym 20-piętrowym budynku mieszczą się przeróżne wydziały. Każdy z nich jest niezbędny do naszej pracy i życia jako łowców. Jaki słodziak. Wykrywanie metafluxów zegarku łowców zostało zaktualizowane do swojej najnowszej wersji. Wskazówki dotyczące każdego z pięter zostały wysłane. Zezwolono na korzystanie z kapsuł Szlepen, a także na dostęp do ćwiczeń w centrum VR. Po licznych, niesamowitych manewrach, jakie zrobił robot nad moim zegarkiem, wyjął coś ze swojej przegródki. Zapiski pokazują, że spałaś wczoraj niecałe 4 godziny. Również jakość twojego snu była nieodpowiednia. Świetnie nam idzie. No po zobaczeniu tego oka, nie, no to ja się wcale nie dziwię. Robot ze swojego wnętrza wręcza mi pudełko z lekami. Specjalna dostawa, jeden Draumryl, pewnie Apop, albo coś takiego. Dotykam worków pod oczami, nadal nie mogę się pozbyć z głowy tego oka, które widziałam ostatniej nocy. Myślałam, że szwendacze się pojawiły, a więc wybiegłam z domu, by przeskanować okolicy. Jednakże nie wykryłam żadnych anomalii. Spróbuję przekopać informacje w bazie, również dzisiaj wieczorem będę się rozglądać. Nagle ekran holograficzny pojawia się i przerywa moje rozmyślania. Słychać w pomieszczeniu słodziutki głosik. Grupa Alfa ma wyjątkowe ubezpieczenie na życie dla swoich członków. Proszę podpisz tutaj. No, zaraz sprzedamy swoją duszę. Co? Drużyna Alfa znajduje się na trzecim piętrze, a biuro znajduje się zaraz obok jakiegoś Mover Bridge. Okay. Jest to pomyślane tak, by w razie potrzeby moglibyście pojawić się gdziekolwiek Lincoln w mgnieniu oka. No tak, no jak mamy ludzi ratować, to czemu nie? Czas na mnie, miłego dnia. Robot odchodzi, pozostawiając mnie samą. Okręcam się i widzę puste biuro. Słońce prześwituje przez szklane ściany, lądując na nietkniętych papierach. Wyposażenie nowych rekrutów powinno być na ich biurkach, a więc moje jest... A newbie. A więc już kalwa rzutać, by wiecie sobie, co chcecie. A witamy pana. Słyszę głos dochodzący z rogu. Z ciemności wyłania się stół, a za niego... trzy starsze monitory. A mężczyzna taksuje mnie wzrokiem. On musi być moim kolegą z drużyny. Dzień dobry, jestem... Stay right there. Nie ruszaj się. Niepewna, nie poruszam się. Nieumyślnie wpatruję się jednak w jego ciemne monitory. To dziwne widzieć tak przestarzały sprzęt pośród tak szybko rozwijających się technologii. Może po prostu używa ich, by nie musieć rozmawiać z innymi. Tyle monitorów mają na sobie niezliczone ilości portretów szwendaczy, tych małych i dużych. Notatki sporządzone własnoręcznie obejmują każdy temat, pośród nich znajduje znajomego potwora. Czy to przypadkiem nie jest Luminivore, cokolwiek to jest? Wszystkie szwendacze wydają się rzadkie i unikatowe. Musi być naprawdę dobrze poinformowany. A właśnie. Co do tego, co wczoraj widziałam... Podchodzę do monitora i stukam w niego parę razy. Przepraszam, mogę ci zadać pytanie? Czy myślisz, że są takie szwendacze, które mogą znikać w mgnieniu oka? Nie musisz odpowiadać, jeśli nie chcesz. Co widziałaś? A pan zainteresowany? Jakbym nacisnęła w nim jakiś przycisk, odskakuje od biurka i podchodzi do mnie. No cóż, to tylko... Cio, narysuj to.
Jego małe oczy wydały się teraz ogromne i wpatrzone we mnie. Wpycha mi w dłoń długopis z czerwonym tuszem. Takie tusze to nie w Korei, bo to niedobrze takim czerwonym pisać. No dobrze. Abraimago. Wiesz o nich? To ma najnowszy Kennel OS, dopiero co go wypuścili. Rezolucja jest 3 razy lepsza niż poprzednie wersje. Aha, oni o tym długopisie dalej, dobra. Używam go jedynie do pracy. Zobacz, masz nawet kod bezpieczeństwa? Przytakuję i biorę długopis. Przyciskam przycisk i nagle 3 zielone pasma zawijają się wzdłuż mojego ramienia. Wspomnienie tego, co wczoraj widziałam, pojawia się ponownie, a moment, w którym dotykam papier, a w momencie, w którym dotykam papier, linie same zaczynają tańczyć. Tak, miała tak rysować sama z siebie, nie? W sekundę oko spogląda na mnie z kartki. It's beautiful. Jest piękne. I mean, it looks dangerous. To znaczy, wygląda na niebezpieczne. Przypominając sobie, co widziałam, dodaję sama parę detali. To jedyne, co pamiętam. Just leave it to me. Zostaw to mnie. Nero, Andrew is looking for you. Nero, Andrew cię szuka. Drzwi otwierają się, a przed nie wchodzi kapitan Jenna. Wygląda na to, że wróciła z misji. Let me remind you that data analytics is on the fifth floor. Pozwól, że przypomnę ci, że analiza danych znajduje się na 5. Jeśli wolisz się ukrywać w ciszy i spokoju, to równie dobrze mogę cię przenieść. Nero nawet nie śmie odpowiedzieć. Wyrywa mi z dłoń długopis i kartkę i wybiega nawet się nie odwracając. Proszę pani. Call me captain like everyone else. Nazywaj mnie kapitanem, jak każdy. Jenna też może być. How's the paperwork? If there are any issues, you should speak up now. Jak idzie z dokumentami? Jeśli masz jakieś problemy, powinna się odezwać teraz. Wszystko idzie dobrze, poza oddziałem albo drużyną, też tak możemy przetłumaczyć. To normalne dla nas, żeby nas tutaj nie było. Nie siedzimy w budynku cały czas, jeśli nie ma misji. Rozumiem. Prawdopodobnie wyczuwając moją niezręczność, uśmiecha się. Relaksuj się. Nasza praca potrafi być niebezpieczna, ale przed każdą przypisaną misją patrzymy na zdolności Evola, twoje zdolności i waszą efektywność. Oczywiście, efektywność możemy jakoś zmierzyć, ale z ludźmi to już inna historia. Poza nagłymi przypadkami pozwalamy wam przeanalizować i wybrać misję. No, patrzcie, co mieli. Nie martw się. Nie zmusimy cię do rezygnacji z drużyny już w pierwszym dniu. Rozumiem, dziękuję, kapitanie. Czuję wibrację na nadgarstku, podnoszę ramię i widzę przydział do misji. Idealnie! Praca w sam raz dla ciebie. Wysłuchaj ich najpierw, a potem jedź zobacz. To jest. Okay. Dostanie się do tego miejsca będzie ciężkie. Mam pod ręką zaparkowany 270 HM. No to albo samochód, albo motor. Zobaczymy. Tu wam nie powiem, bo się nie znam. O Jezu, dobra. Tłumaczymy. Klient Henry, status aktywny. Pół miesiąca temu pan Raymond, znany kolekcjoner oraz pracodawca naszego klienta, zaczął wykazywać symptomy zaburzenia świadomości oraz inne nienaturalne zachowania. Zamknął się w swoim pokoju z kolekcją. Po wielu testach wykluczono możliwość choroby psychicznej. No to chyba dobrze, nie? Południowo-wschodnia część Lincoln została zbudowana nad morzem oraz górami. Wiele luksusowych willi, jak i hoteli się tutaj znajdowało. Konkurowała ona ze środkiem miasta. Jednak znany kolekcjoner sztuki postanowił osiąść. Ta droga się wydaje nigdy nie kończyć. Stroma, kręcąca się droga przez góry niemal zasłonięta jest przez ilość drzew. Jakbym była w samym środku lasu. Nic nie widać, nigdzie indziej nie da się pojechać. Jeśli twój samochód się tutaj zepsuje, nic już nie zrobisz.
Skręcając ostro, zauważam znany samochód zaparkowany na skraju. Wysoka postać stoi tuż przy nim. Kiedy przyjeżdżam obok niego, odwraca się, a nasze oczy się spotykają. Jestem zaskoczona, że to on. O, Zane! A witamy pana doktora. Witam. Wciskam z impetem hamulec i zatrzymuję się. Ściągam hełm. You have that look on your face. What is it? Cześć! I znowu tak się kapisz, coś nie tak? No wiesz, jesteś pośrodku niczego, tak ładnie ubrany, ale z panowy w garniturach. Podchodzi do samochodu i otwiera maskę, z której wydobywa się biały dym. Tak się zastanawiałam, czy nie przebranżowić się na wróżkę. Okej, nie powinieneś tego dotykać, tak dla pewności. O Jezu. Samochód sam poinformował już pomoc drogową, nie mogąc zrobić nic więcej, Zayn zamyka maskę, otrzepuje dłonie i wpatruje się w motocykl za mną. Nawet 2 dni nie minęły, a ty już przejęłaś trudną misję? Przepraszam, ja taki pracoholik. O, nie jest tak źle. Jestem tu tylko, żeby sprawdzić, czy w domu klienta nie panoszą się szwendacze. Raymond? U Raymonda. Znasz go? Nie idziemy chyba do tego samego miejsca, prawda? Someone invited me. Ktoś mnie zaprosił. Jako Zayn, uwielbiam rozmowy z tobą, naprawdę. Wszystkiego się człowiek dowie. A więc co teraz zrobisz? No taki mały impas mamy. Co zrobimy? Rzadko można spotkać doktora Zayna między młotem a kowadłem, czy tam kosą a kowadłem. Słyszając śmiech, odszunkuję i wsiadam na motocykl, poklepuję siedziska. O, będziemy sobie razem jechać. No chodź, pozwól mi zrobić mój dzienny dobry uczynek. Czy ty będziesz... Czy twój motor to wytrzyma? Martwią cię moje umiejętności, jest dzieckie, czy możliwość tego motoru? W moim wypadku, moi drodzy, to by było to pierwsze. Both. No i to, no właśnie. O Jezu. Zayn. Powodzenia we wspinaczce, doktorze Zayn. Możesz to dopisać do swoich ćwiczeń. Ale jesteśmy nie tego, niemiłe. Odpaliłam motocykl, a nawigacja już wytyczyła trasę. O, jesteś 13,5 km od celu. No to powodzenia, Zayn, może tam, wiesz, za 2 dni dojdziesz, nie? W tym momencie Zayn siada za mną. O, no proszę. Muszę wrócić później do szpitala, nie marnujmy więcej czasu. Och, jakiż ty jesteś dobry, żeby się dostosowywać do sytuacji. Adaptability is a virtue. Możliwość przystosowania się jest wielce ceniona. Na pewno, misiu. Okej, rozsiądź się wygodnie. Ręce i dłonie trzymaj przy ciele. I'm aware. Wiem. Naciskam pedał gazu, a zaskoczony, że Zayn jest szarpnięty do tyłu. Wszystko ciskam hamulec, a Zayn uderza w moje plecy. Jezu stary, bo mi złamiesz kręgosłup. Zamiast moje szczęście już bym miała jakieś te powybijane kręgi. Could the driver think of her passenger's safety for a moment? Czy kierowca mógłby pomyśleć o bezpieczeństwie pasażerów chociaż na chwilę? Proszę. A nie ma problemu. No przytul się, to będzie nam raźniej, no. Podjeżdżamy pod posiadłość Raymonda, żelazna brama otwiera się. Wita nas opustoszałe podwórze skąpane w niepokojącej ciszy. Architektura budynku jest nowoczesna i prosta. W ogromnym basenie unoszą się niebiesko i zielone algi. Fuj. Zayn, czy przyjaźnisz się z właścicielem? Jest moim byłym pacjentem, któremu doskwiera poważna wrodzona wada serca.
Jaki on jest? Przyjazny? Nervous? Poddenerwowana? Aż tak po mnie widać. Cześć w ciszy na mnie patrzy. Trochę. To moja pierwsza misja w pojedynkę. Czy nie stresowałeś się podczas swojej pierwszej operacji? If I said yes, would that make you feel better? Jeśli odpowiem tak, poczujesz się lepiej. Tak. W oczach Zayna zalśniały iskierki wesołości. I wasn't. Nie byłem. No, ale mi pomagasz. Chcę nadepnąć mu na stopę, ale powstrzymuję się i zamiast tego wyżyłam się na jego cieniu. Oh, wow. Wchodzę do posiadłości, otoczenie wydaje się rozmazywać. Co przyciąga moją uwagę, to ogromne akwarium w centrum holu. Nie ma w nim wody, a zamiast niej jest dziwny szkielet. Podświetlony wydaje się być matowy i blady. Z miednicy wyrastają mu kości wyglądające jak ogon. Szkielet nie ma nóg. Zastygł w pozie, która przeraża swoim pięknem. Wygląda jak dziewczyna siedząca z założonymi nogami. To... It's just art. Don't to tylko sztuka, pani łowczyni. Się za bardzo nie zastanawia. Pojawia się nagle kamertyner. Kłania się przede mną i Zainem. Nie wypytuje nas o nasze pojawienie się tutaj. Wydaje się, jakby go to nie interesowało. Wokół akwarium ciągną się spiralne schody, które pną się aż do sufitu. Is he still in his collection room? Czy wciąż przebywa pośród swojej kolekcji? Wszyscy wiemy, o kogo mu chodzi. Raymonda. Yes, on the third floor. Tak, na trzecim piętrze. Doktorze, był pan już tutaj, proszę się rozgościć. Zanim przytakuje, Aloka odwraca się w moją stronę. Jeśli chodzi o inspekcję szwendaczy, czy potrzebuje pani mojej pomocy? Nie, dziękuję. Chciałabym się najpierw rozejrzeć. Kiedy zostałam już sama, zaczęłam przeczesywać posiadłość. Szkielet wygląda podejrzanie, ale ani zegarek, ani Evol nie wykrywają żadnego metafluxu. Może to taka dziwaczna dekoracja. Wspinam się po schodach. Nade mną jest pokój z kolekcją. Przez drzwi słyszę dwójkę ludzi. Już paręnaście razy zapraszałem cię do siebie, ale ty odwiedzasz mnie tylko wtedy, gdy nie czuję się dobrze. Doktorze Zane, zastanawiam się, czy widzisz mnie tylko jako pacjenta, a może jako obiekt swoich badań. Zgodnie z wykazami AXO, twoje zdrowie się poprawiło. Również twoje ciało wydaje się młodsze niż na twój wiek przystało. Aren't you curious about why I haven't Ciekawi cię died to, yet? Czemu jeszcze nie umarłem, co? I'll admit I was for a time. Przyznam się, że przez jakiś czas tak, ale to była jedynie ciekawość. Cisza w posiadłości powoduje, że każdy dźwięk ich rozmowy roznosi się. Jestem niepewna, czy wspinać się dalej. Poczekam, przestaną rozmawiać. Nie zrobiłam nawet dwóch kroków, gdy nagle słychać śmiech mrożący krew w żyłach, a następnie słabe pokasływania. Twój kolega pochwalił cię, mówiąc, że są rzeczy, które tylko wasza dwójka jest w stanie dokonać. Ciekawi mnie to. Xander Sciences zapewni wam najlepszą usługę, najlepsze laboratoria, nawet najlepsze leczenie. Dr. Zane. Doktorze, to co widzi pan jako limit swojego talentu jest dopiero początkiem pańskiej kariery. No, proszę. Kiedy dotrze pan do mety, będę tam pana dopingował. Z
Zagubiona w myślach opieram się o szybę, wciąż będąc na schodach. Ptaszki śpiewają na zewnątrz. Odgłosy kroków sprowadzają mnie na ziemię, odwracam się, by zobaczyć wychodzącego Zaina. Nie odwraca wzroku. Jego dłoń spoczywa na barierce, ma niezliczone, ledwo widoczne blizny. Słuchałaś, co? Nie do końca. Wydaje się, jakby ktoś próbował cię zatrudnić. Dobrze, umiesz się opierać. Nie wierz mnie. Jestem tylko zwykłym doktorem, nie zamierzam robić niczego innego. No, jaki oddany. Podsłuchiwanie nie jest niczym szlachetnym, szczególnie jeśli tyczy się ona Zaina. Przekierowuje naszą rozmowę w inną stronę. Taki zwykły doktor, który wygrał nagrodę Łowcy Gwiazd, czy coś takiego, jako najmłodszy medyk, obiecuje, że już nigdy nie spóźni się na nasze spotkanie. No tak, no przecież on nas leczy, no zapomniałam. Kładę dłoń na sercu, przysięgając jakby, powiedzmy, a Zain tylko mnie za nią łapie, odciąga na bok. Nagle niemal niezauważalny szmer pojawia się w powietrzu, jakby ktoś nagle zagrał akord. A to Metaflux, no proszę, za będziemy się bili, ale ja już się będę biła poza kamerą. Biegnę w stronę, z której dochodzi do pokoju pełnego kolekcji. Podbiegam, a mój zegarek potwierdza moje przekonania. No proszę. Metaflux zbiera się w zastraszającym tempie. Obecna sytuacja zmusza mnie do kopnięcia w drzwi. Raymond leży na ziemi powalony i nieprzytomny. Światło miga, a ja czuję, jak niewidzialna siła przytłacza mnie. Szwendacz tu jest. Zain, zabierz go stąd, zajmę się tym. How long will you be able to last? Jak długo wytrzymasz? Sople lodu lezą w stronę szwendacza, który się pojawił. W mgnieniu oka Zain staje obok mnie. Let's make this quick, shall we? Pośpieszmy się z tym, dobrze? No dobra, to słuchajcie. Ja sobie będę walczyła poza kamerą, bo tak jak już wspominałam, ja to raczej jestem głąb, jeżeli chodzi o te walki. A my oczywiście spotkamy się następnym razem. No proszę, tutaj z Zainem sobie ratujemy ludzi. O, bardzo fajnie, ja nie narzekam. Także słuchajcie, ja na dzisiaj wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jak zawsze się podobało. Widzimy się w kolejnych.